Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3 na PC-cie, tak, bo została naprawiona. Teraz wszystko działa bardzo, bardzo fajnie i pokażę wam najpierw, jak to działa. Mam włączone tutaj FPS-y, widzicie, że teraz spadły, bo troszeczkę, no bo nagrywam. I komputer jest bardzo obciążony, mój niestety komputer jest nie najlepszy. Myślę o nowym samochodzie, jaki sobie stuninguję dzisiaj. Dużo osób pytało mnie o Holdena, tylko nie wiem tam którego. Ten samochód jest zajebisty, GTA Spano, zrobiłem mu na 4 koła, no wiem, że trochę lamersko, ale świetnie się prowadzi, jest naprawdę mega przyspieszenie, ma w porównaniu do innych samochodów, z którymi się ścigałem online, ten wymiata. Weźmy sobie może, tak się zastanawiam. Zaraz wam powiem o nowym patchu, bo to nie wszystko, co mam wam do przekazania. Weźmiemy sobie Berlinettę. Pojeździmy nią trochę po świecie. Spadki ja notuję nadal. Zauważyłem, że są. Można zauważyć w mieście na przykład, ale jeśli się jedzie po jeździe dowolny, gdzieś tutaj na pustkowiach, jest naprawdę w porządku. Teraz może być troszeczkę gorzej. Te FPS-y spadają do... No, teraz mam 50, 40, tak? Ale jak gram sobie nie nagrywając, no to naprawdę jest stałe 60 w tym miejscu. No, gorzej jest już w mieście, tam spadają do tych 40, też zdarza się. No, tutaj jest otwarty teren, za dużo szczegółów nie ma, ale ogólnie jest niebo lepiej. Wiecie co, ja tak będę chyba na przemian grał w Forze na PC-cie i na konsoli, dlatego że po pierwsze, jeśli mi się renderuje film, mi jako youtuberowi, no to mi wygodniej jest grać na konsoli, no bo na PC-cie się nie da wtedy. Ale jeśli chcę zobaczyć naprawdę świetną grafikę, lepszą niż na konsoli, to rzecz jasna, wpadnę sobie na PC-ta i pogram. Tutaj zresztą mamy 60 FPS-ów, a 30 FPS-ów więcej niż na konsoli, więc dużo, dużo więcej szczegółów możemy zobaczyć jadąc bardzo szybko na przykład. No nie, ten samochód jest bardziej taki responsywny, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale po prostu jedzie się lepiej. Lepiej się prowadzi te samochody, jak ma się więcej FPS-ów. To jest dziwne, ale takie jest. Pościgajcie się w jakiejś ścigałce, wrzućcie sobie limit do 30 FPS-ów, a potem wróćcie do 60, to zobaczycie, o co chodzi. Po prostu więcej mamy FPS-ów, więcej mamy klatek, które pokazują nam, co się dzieje na ekranie i dzięki temu szybciej możemy dostrzec niektóre rzeczy. Nasze oko naprawdę potrafi to wychwycić. Jak niektórzy uważają, że nasze oko widzi tylko 25 FPS-ów, to pozdrowienia dla nich. To pewnie na informatyce jakiś nauczyciel powiedział im: ej, oko widzi płynny obraz od 25 FPS-ów w górę, a on zrozumiał, to jest, że 25 FPS-ów widzi nasze oko, więcej nie. No nieważne, nie będę do tego tematu wracał, to jeszcze jest temat za czasów, kiedy na YouTube'a wchodziły 60 FPS-ów, nie każdy mógł sobie tam odpalić nawet Painta w 60 FPS-ach, to może oglądać teraz filmiki, nieważne. Wracajmy do Forzy, widzicie, zbliżam się do miasta, 40, 50, no i tutaj spadają. Jak nie nagrywam, no to jest w miarę podobnie. Próbuję tam wzrosnąć do tych 60, o teraz na przykład się pojawia tam 60. To już jest taki obszar, gdzie naprawdę, no, gra jest tam mocno obciążona. No jak patrzę teraz, zwróćcie uwagę na FPS-y. Próbuję robić tutaj takie zamieszanie. W miarę trzyma na moim komputerze, a gra dalej wygląda całkiem fajnie. Ciekawe, nie? Teraz włączyłem nagrywanie innym programem, także gra troszeczkę mniej zwalnia. Powinniście też najpierw... O, teraz nawet spadło do 39-37 FPS-ów, widziałem na chwilkę. Także teraz powinno szarpać, to jest takie ścisłe centrum, gdzie zawsze gra chodzi jakoś wolniej. 40... Ojej. Kurde, nie zauważyłem. A to dobrze, w sumie jak się zderzyłem, więcej rzeczy się dzieje, to jest lepiej. 50 tutaj mamy. No widzicie, może na... To już może być kwestia mojego sprzętu. Mój sprzęt może być słaby i dlatego to tak wygląda. A może tak na... Będzie chodzić lepiej na lepszym sprzęcie teraz, no nie? Może tak być. Nie ukrywam, że nie. Chciałbym sobie zrobić Ferrarkę, ale zanim to zrobimy, zanim ją sobie przygotuję na ten odcinek i sobie gdzieś tam pojedziemy, jeszcze ogólnie potestujemy też wydajność na wyścigach tej gry teraz obecnie po patchu, to powiem wam, co zostało zmienione. Więc parę odcinków temu mówiłem wam o tym, że można fajnie zdobywać kasę driftując tylko w wyścigach. Ja wtedy driftowałem akurat z Subaru BRZ, była to wersja Horizon Edition i teraz w najnowszym update'cie
A nie możemy dostawać tych dodatkowych punktów doświadczenia, jeśli mamy samochód Horizon Edition. Dostajemy te dodatkowe punkty doświadczenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w trybie solo. Gdy jesteśmy online, no to nie dostajemy. Także więcej gracze, którzy mają samochód taki Horizon Edition, nie będą wygrywać, nie będą dostawać więcej kasy. Wszyscy będą teraz się ścigać na równi. To jest moim zdaniem zajebiste, bo ja mogę sobie teraz wziąć jakiś ulubiony samochód Horizon Edition i nie będę wyzywany od noobów. Świetnie! Znaczy nikt mnie tutaj nie wyzywa, bo tu i tak nie ma czata, co jest chyba nawet całkiem fajne, bo tak jak gram nieraz w GTA Online i tam jak widzę, co niektórzy ludzie piszą, to mam ochotę wyłączyć ten czat, a tego się wyłączyć nie da. Także bardzo fajnie, że to zostało zmienione. No ale jeśli mnie zapytacie, co z wozami Horizon Edition, to odpowiem, że zostały dodane nowe, ale uwaga! Te stare zniknęły z Willspinów. Czyli możemy wylosować w Willspinach same nowe samochody Horizon Edition. Z tych nowych mogę wam wymienić teraz na szybko, że jest teraz Bug Mono Horizon Edition, Chevrolet Corvette Z06 Horizon Edition, nie wiadomo tam, która wersja 06, to chyba, no nie wiem, która to jest wersja, nie jest tu napisane. Countach Horizon Edition, Mercedes T63 AMG Horizon Edition. O, tutaj się pojawił nawet Metro 6 R4 Horizon Edition i tutaj też jest wymieniony. Jest Metro, Mini Cooper S Horizon Edition, Subaru Impreza, 22B STI Horizon Edition. Te samochody dodają nam takie dodatkowe punkty doświadczenia za to, jeśli coś tam zrobimy, podriftujemy, za umiejętności, za ukończenie wyścigu i tak dalej, i tak dalej. Mnie najbardziej interesuje z tych samochodów oczywiście Mercedes C63 AMG. Mam nadzieję, że to będzie wersja z 13 roku, a nie ta najnowsza, bo ta z 13 roku bardziej mi się podoba. No i tutaj jeszcze w tej najnowszym patchu napisali, że naprawili działanie gry na procesorach wielordzeniowych. Aha, dodano 30-sekundowe odliczanie do Drift Tap Skill. Wiecie co to jest? No właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo ja nagrałem taki odcinek, gdzie ja BM-ką cały czas dotykam ściany, wiecie, dupą i mi się nabija dużo punktów, dostaję tam 12 tysięcy punktów za jedno nawet dotknięcie. I teraz tak, jeśli było się na online i się taką BM-ką wbiło gdzieś tam, o, Mazda MX-5, nice, i się gdzieś tam wbiło w takie miejsce, gdzie można to sobie nabijać, można było nabić bardzo dużo punktów umiejętności, dostać za to bardzo dużo punktów doświadczenia, które de facto sprawiały, że wygrywaliśmy całe mistrzostwa. No bo mogliśmy nabić sobie nagle 500 000 punktów albo i więcej i za każdym razem, gdy dojeżdżaliśmy na mistrzostwa, mogliśmy sobie tak nabijać bardzo szybko, a teraz jest 30 sekund odliczania. 30 sekund to jest dużo, nie myślę sobie, że to jest takie, tylko to jest dużo czasu w grze, gdzie jedzie się prawie ponad 300 na godzinę albo i 200, zależy jaką klasą się śmiga, no nie? Kupuję teraz Willspiny jak coś, żeby może coś wylosować, ale te samochody, które ja mam teraz w garażu, te samochody Horizon Edition, nagle stały się bardzo unikalne, bo ich już nie ma, nie można ich wylosować. O, jest Corvette Horizon Edition, jest to nowa Corvette C7, premia do umiejętności drifterskich, czyli widzimy, że już się te samochody pojawiły. Także no, teraz będzie trochę ciężej nabijać te punkty w online. Ja tego nie robiłem, ja ostatnio bardzo lubię się ogólnie ścigać na tych wyścigach. Może zamiast właśnie siedzieć tutaj na singlu, chodźmy na multika i wam pokażę, jak wygląda ściganie teraz. Ja najczęściej sobie jeżdżę wyścigi teraz. Wcześniej bawiłem się w te przygody mieszane, że tam raz można było być tym królem, raz można było być zainfekowanym. Te rzeczy, a teraz same wyścigi, bo lubię się bardzo ścigać i zawsze lubię. Oh shit! Oh! Woohoo! Patrzcie na to! Shit! Ale się na odcinku, słuchajcie, na odcinku. To się nagrywa, mam nadzieję, że to się nagrywa. No bo teraz jak już nagrywam dla was ten odcinek, to nagrywam, to jest moje trzecie podejście, jak próbuję to nagrać, bo nagrywam teraz z komputera program, który nagrywał tę grę, no niestety nie nadaje się za bardzo do nagrywania tej gry akurat, ma z nią problem, nagrywam innym niż zawsze,
Także, o kurde, wygrałem Corvette. Oh my god, nie mogę uwierzyć. Gdzie on jest? Chevrolet. Chodź tu. No, gdzie jest Chevrolet? GTA? Jest, tutaj, to te emocje. Wow. Premia do umiejętności drifterskich to nie jest nic nadzwyczajnego. Sprawdzimy może przy okazji. Ho, 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 ho. Malutki, patrz jak ty wyglądasz. Te samochody Horizon Edition, one już są pretuningowane tak, aby się fajnie prowadziły. Nice. I wow. Ta Corvette jest z pakietem Z06. No nie. Aha. Kurde. Nie wiem czemu ja myślałem, że silnik w Corvette jest z tyłu. Sorry. Patrzcie na to. Tutaj mamy silnik. Ponoć ta Corvette ma straszne problemy z przegrzewaniem się, wiecie? Silniki są okropne. Okropnie się grzeją. I właśnie z tego, co tam słyszałem, to są z tym problemy. Ale okej, chodźmy sobie. Może pojeździmy tym troszeczkę, posłuchamy, jak brzmi ta korwetka. Jezu. Ale start jest okropny. Wow. Nieźle wygląda ten samochód, ale wygrałem na odcinku tako, ej. Następnym razem zrobimy w ogóle chyba odcinek, gdzie będą same losowanie. Pięknie się tu błyszczy. W ogóle te auta są dużo bardziej szczegółowe na wersji PC-towej. Ładniej wyglądają, te kolory są bardziej skontrastowane. No po prostu grafika wygląda tutaj nieziemsko. Na kompie dużo lepiej. Tekstury jezdni i te wszystkie inne rzeczy, no nie? Bardzo fajnie brzmi. Kurde, jestem w szoku dosłownie. Tryb zdjęcia. Ej, jestem w szoku, że wygrałem korwetkę. No, mam nadzieję, że to się nagrało, no nie. Nie wierzę, jak to się nie nagra, to nie wiem, co zrobię. Chyba skończę karierę na YouTubie. Pięknie to wygląda. Dobra, wiecie co? Nie będę wam przynudzał. Chodźmy na tryb online. Teraz tak, wcześniej wybierałem sobie przygodę online. To są losowe wyścigi przemieszane z tymi różnymi łapankami i tak dalej. A tutaj można sobie wybrać. Tylko gry, tylko wyścigi, kolizje wyłączone, tylko wyścigi. Co chcesz do wyboru, do koloru. Prosta sprawa. To uwielbiam właśnie w Fordzie, że wbijasz sobie i masz maksymalną rozrywkę. Dzisiaj mam coś problemy z internetem. Nie wiem, jak te funkcje sieciowe będą działały, czy będą lagi. Jeśli będą lagi, to po prostu wyjdę, ale chcę sobie pograć w 60 FPS-ach na Multiku i przy okazji pokazać wam, jak to wszystko działa. Na Multiku pamiętam, że miałem straszne problemy z działaniem gry. Nie wiem, czy nawet będę jeździł tą korwetą, bo być może będzie trzeba wybrać inną klasę. Tutaj w tej klasie mam jeszcze 25 sekund, mogę wybierać. Co by tu wybrać? Nic z tych nie tuningowałem. Chyba mam tylko tego Javelina stuningowanego. To jest bardzo fajny wóz. Ostatnio sobie go robiłem. Na wyścigi będzie zajebisty. Byleby były to wyścigi szosowe, bo na offroad on się nie nadaje. Jak będą szosówki, to będzie spoko. Także Javelin. No i tak, napęd na tył, silnik z przodu, wiadomo, muscle car. I rzuca dupę, ale zrobiłem tu tak, żeby było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie w tym prowadzeniu, czyli przy wyjściu z zakrętu jest całkiem spoko. Ja do tej pory jeszcze sobie nie przeszedłem sobie fabuły. To jest gdzieś tam, wiecie, to się tam toczy, ja w tym nie uczestniczę. Ja wbijam do Forzy, odblokowuję nowe samochody, tuninguję je, kupuję sobie nowe. Ja mogę bez problemu kupić sobie już Bugatti Veyron albo jakiś tam naprawdę bardzo, bardzo drogi samochód. Ale ja się cieszę tymi starociami, tymi, kurczę, ziomami takimi jak ten tutaj i sobie tuninguję, przerabiam. Jest jeden problem z tym samochodem. Troszeczkę za bardzo go obniżyłem. Ponieważ jest to muscle car, jemu tak troszeczkę nie za bardzo pasuje to obniżenie, chociaż różne są style tuningów i wiecie, no, z jednej strony pasuje, z drugiej nie. Ale w Fordzie czasami gdzieś na drodze jest jakaś kałuża albo jakaś rzeka, ogólnie jak jest woda, strasznie samochód zwalnia. Myślę, że gdybym dał sobie wyżej to zawieszenie, no to by to chodziło troszeczkę lepiej. Znaczy przejeżdżałby przez te kałuże czy rzeki lepiej. Mam 100 chyba 70 albo 80 poziom. Dzisiaj w nocy maniaczyłem i grałem chyba ze 3 mistrzostwa na online. Na konsoli co prawda, ale to nie zmienia faktu, że grało mi się bardzo, bardzo fajnie. Czy na konsoli, czy na PC-cie. Naprawdę jest przyjemnie. No dobrze, zobaczymy, jak wygląda online. Tutaj no komputer już znacznie obciążony. Widzę, że startujemy z asfaltu.
Zobaczymy, jak mi pójdzie. Na pewno tutaj będzie mi ciężko wygrać. Na pewno raczej nie wygram. Na pewno raczej. Myślę, że nie wygram, bo dołączyłem na trzecie mistrzostwa, a zresztą to nie jest ważne. Spróbujmy jechać jak najładniej. Tak więc tutaj na pewno nie będzie się to wszystko, wiecie... Aha, dobra, super! Będziemy jechać trochę po offroadzie. Zobaczcie, mam tylko 30 FPS-ów w tym momencie. Jest dużo samochodów na ekranie, jest obciążenie sieciowe. Jest, wiecie, wszystko, co sprawia, że mój komputer no poci się i wiecie, dwoi się i troi, żeby wyświetlać tą grafikę i jeszcze dodatkowo to wszystko nagrywać. Tak więc, no... Nie radzi sobie, ja chyba wrócę do wersji konsolowej jeszcze na jakiś czas, dopóki nie uzbieram sobie na jakąś lepszą kartę graficzną, żeby też się przyjemnie oglądało. Chociaż wy tego może tak nie do końca, to nie do końca tak widzicie na YouTubie, bo później jak się ten film przetworzy, to i tak będzie to w miarę, wiecie, równo, no nie? A teraz mam nagle 50 FPS-ów. Jak więcej samochodów jest blisko siebie, no to wiadomo, więcej tych szczegółów, grilli, a teraz miałem takiego laga jakiegoś, ale sprzętowego ewidentnie. No to jak jest więcej tych grilli, wiecie, tych dokładnych elementów samochodu, to wtedy zaczyna się to wszystko ścinać. A to jest naprawdę kłopotliwe, jeśli chcemy jechać ładnie, jeśli chcemy pokonywać zakręty z gracją, driftem, zarabiając punkty, bo niekiedy na przykład ja miałem taką sytuację ostatnio i to na konsoli była przecinka, nie była to przecinka na PC-cie, że... Jadę sobie i nagle złapałem jakiegoś takiego no, masywnego laga, takiego naprawdę okropnego i miałem dużą ilość punktów, no i wszystkie skasowałem, bo przywaliłem w drzewo. A mogłem je spokojnie ominąć, gdybym miał panowanie nad samochodem i gdybym po prostu nie miał laga. Lag się zdarzył i koniec. Tak więc co, teraz mam 50 FPS-ów, nie najlepiej. O, tutaj mnie Mitsubishi próbuje. Coś tam zaatakować. O, właśnie chciałbym sobie to Ferrari California też stuningować. Dzisiaj miałem jakąś taką chrypkę na jakieś starsze Ferrari, nie z tych nowszych. O, patrzcie, uderzyłem w ścianę, nawet mi nie skasowało punktów umiejętności. Trochę go zdusiłem na tej trójce. Na szczęście Javelin to jest muscle car. Tutaj mogę go troszeczkę zdusić na niższych obrotach. No, ale już na asfalcie lepiej dobrze te biegi przełączać. Ponieważ jestem na niskiej pozycji, warto troszeczkę się poślizgać, żeby nadrobić pozycję w klasyfikacji właśnie punktami umiejętności. Okej. Okay. No i co? I dojechałem sobie. Jakoś. Nie powiem, że było dobrze, ale jest lepiej niż było przed patchem i to znacznie lepiej. Jakoś... 100 razy lepiej? Naprawdę. Myślę, że jak nie będę nagrywał z komputera, to będzie to wyglądało znacznie płynniej. Wy myślę, że na YouTubie tego nie do końca widzicie, że ta grafika wygląda jakoś lepiej, bo to naprawdę są detale. Detale, które składają się na ten cały ideał i to wygląda dopiero wtedy pięknie, jak się gra na swoim sprzęcie, jak się widzi to wszystko, wiecie, w wysokiej rozdzielczości, wysokiej jakości na swoim monitorze, na pełnym ekranie, wtedy widać, że naprawdę jest różnica, nie? A tak jak nawet gram na konsoli, to... widać, że te kolory nie są takie pełne, ta paleta tych kolorów jest taka... Nie wiem, jak mam to powiedzieć, no. Ja się na tym nie znam, mówię tak po swojemu, po ludzku. Tak, wydaje mi się, że ta grafika jest gorsza, krótko mówiąc. Jeśli miałbym to wam opisywać, to pewnie bym powiedział stek bzdur. Ale stek bzdur ludzkich. O, bardzo fajnie, że mamy noc, szkoda tylko, że nie mamy deszczu. W nocy wszystko wygląda po prostu nieziemsko, a jeszcze... No i gwiazdy. Ta czerń jest bardziej pełniejsza, podczas gdy gra się na PC-cie. Niż jak gra się na konsoli. Zdecydowanie. No i gra ładuje się dużo szybciej na PC-cie. Teraz oczekiwanie na gotowość graczy oczekujemy prawdopodobnie na graczy konsolowych. Bo mi w tym momencie się gra jeszcze ładowała. Jak inni już tam gdzieś pojechali i wiecie. Ja się zastanawiałem, czemu ja stoję w miejscu i inni żeś tam się pochowali. Nie? A mi się ciągle wczytuje. To są jakieś krótkie wyścigi, widzę. W tym miejscu są raczej krótkie.
Wczoraj ogólnie grałem w multika, jak wam mówiłem, w nocy maniaczyłem i grałem z jakimś teamem. O, koniec czasu. O, mogłem punkty nabijać. Grałem z jakimś tam sobie teamem i jedni mieli naprawdę jakieś wykokszone samochody i zauważyłem, że mieli te samochody zrobione bardzo na przyspieszenie i bardzo na prędkość. Byli mega, mega szybcy i zostawili mnie z tyłu gdzieś tam. Ale zauważyłem też, że każdy dosłownie zakręt brali driftem. Nie bawili się w coś takiego, żeby pokonać ten zakręt tak, wiecie, idealnie, równo. Tylko ponieważ mieli mocne samochody, to pewnie musieli zaoszczędzić tą punktację poziomu samochodu na jakimś prowadzeniu, czyli gorsze hamulce albo gorsze opony. No, opony musieli mieć w sumie lepsze, bo bardzo dobrze przyspieszały te ich samochody. Szczególnie takie BMW E46 z bodykitem. Wow. Ja jechałem sobie jakimś tam samochodem całkiem niezłym, a on mnie... Masakra. To było niezłe. Może miał napęd na 4 koła, bo tak też się zdarza, że do BMW-ki ktoś pcha napęd na 4 koła. No kurde, znowu okrążenie. Ja tych okrążeń to... Znaczy, fajne są niektóre. Ale jednak wolę chyba sprinty. Widzicie, tutaj spadki są już konkretne. No, a póki co, jeśli będę chyba nagrywał, to będę nagrywał raczej na konsoli niż na PC-cie. Wow! Całkiem ładnie poszło. Jestem na 4. pozycji. Oj, chyba pominąłem punkt. God damn it, skasowałem punkty, ale checkpoint jest zaliczony. To nic. Spróbujemy zdobyć tu jakąś dobrą pozycję. Jestem aktualnie na 4, chociaż mam samochód stunigowany na szosy. Nie mam tutaj offroadowych opon, więc raczej nie mam większych szans z samochodami, które jadą przede mną. To są SUVy z prawdopodobnie tuningiem offroadowym. No ja nie miałem możliwości wyboru sobie samochodu pod wyścig. I właśnie to mnie też trochę denerwuje w Fordzie, że czasami jak dobijamy do jakiejś sesji, to nie widzimy, na jakiej powierzchni będzie się odbywał wyścig. Czy to będzie szosa, czy to będzie właśnie taki taka mieszana nawierzchnia, czy coś innego. I ciężko jest dobrać taki samochód, wiecie, pod to, no nie? Trzeba zawsze tak na czuja mniej więcej. Albo wziąć pierwszy samochód, jak się dołącza, taki uniwersalny. Napęd na 4 koła, opony szosowe i gaz. Ale patrzcie teraz. Ale się wepchałem na Krzysia. Nie będą mnie lubić teraz. No dobra. I ostatnie okrążenie. Jestem na 2. pozycji. Aj. Próbuję coś tutaj driftować. Goni mnie! No, on ma tutaj zdecydowanie lepszą trakcję niż mój Javelin. Zwłaszcza na szutrze. Czuję go... Jego oddech na moich zderzaka. Oh shit, na moich zderzaku! Zaliczyłem? Zaliczyłem! No trzeba tylko tą chorągiewkę jednym kołem zahaczyć i się zalicza. Patrzcie na to, driftem dotknąłem ściany! No nieźle! I tyle punkcioków dostałem, ale dobry jestem. Nie, ważne, że mój team chyba wygrywa, niebiescy wygrywają, więc ja też dostanę bonus do punktu. Nice! Patrzcie na to, no całkiem ładnie poszło. Javelin się spisał. Jestem mocno zadowolony. Co to za białe światło? To było dziwne. 2. miejsce, nieźle. No nic, moi drodzy, tak to wygląda. Chyba przybliżyłem wam nieco tą aktualizację tego patcha, jak to tu wygląda. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną i trzymajcie się, na razie. Pa, pa.